drodzy, szczerze mówiąc, tutaj nie ma jakiejś niesamowitej ekipy, ale może jest niesamowity team spirit. Może jest niesamowita drużyna, gdzie każdy gra na 100%, gdzie każdy walczy i nie odstawia nogi. I może będzie, jest to podobna historia jak ta, gdzie mistrzostwo Anglii nagle z dupy totalnie wygrało Leicester City. Być może, a może nie. Nie mam pojęcia, moi drodzy. Prawda jest też taka, że tak nie umniejszając oczywiście Leicester City zdobycia tytułu mistrzowskiego, absolutnie nie to mam na celu, ale prawda jest też taka, że będąc na studiach dziennikarskich analizowaliśmy niegdyś ten sezon. Pedri! Moi drodzy, mega łatwo, Pedri pięknie wjechał i Iker Zapata po raz kolejny potwierdza, że nie ma formy, zdobywając kolejną bramkę. Pokazuje herb FC Barcelony wszystkim kibicom, piękne wejście, piękna akcja. Wracając do tego, o czym mówiłem. Niegdyś na studiach dziennikarstwa sportowego analizowaliśmy ten sezon i udało się nam wyciągnąć takie wnioski, że statystycznie, weryfikując wszystkie pozostałe sezony pozostałych drużyn, które regularnie notowały miejsca w top 10 ligi, statystycznie w tamtym sezonie wszystkie zespoły zgarnęły około 9 punktów mniej niż zazwyczaj. Moi drodzy, czy to może oznaczać, że to nie wcale Leicester City miał jakąś fantastyczną formę wtedy, tylko takie ekipy jak Chelsea, Manchester City miały jakąś gorszą formę? Można też takie wnioski wyciągnąć, niemniej nie można, tak jak mówiłem, umniejszać. Zwycięzców się nie sądzi. Leicester City zdobyło tytuł mistrzowski, zrobili to w fantastycznym stylu, w pięknym stylu, ale fakt faktem jest taki, że była wyraźnie słabsza forma też innych zespołów w lidze w tamtym momencie. Mimo to, brawa dla ekipy Lisów, wykorzystali ten moment. Pokazali, co to znaczy hart ducha, walka, osobowości. Wyszły wtedy przecież na świat takie osobowości piłkarskie jak Riyad Mahrez, N'Golo Kante, Jamie Vardy. Kasper Schmeichel pokazał swój kunszt chyba tak w pełni i moim zdaniem uważam, że dołączył do grona absolutnie jednych z lepszych bramkarzy w Premier League i jak najbardziej. Myślę, że jego stary pijany, patrząc na niego, Peter Schmeichel patrząc na Kaspera, może być w 100% dumny z syna. No ale no, moi drodzy. To tak z ciekawostek. Patrząc po tym wyniku, po tym, że tak łatwo zdobyliśmy tutaj dwie bramki, raczej Leicester